Siemaneczko, czy da się zrobić myszkę poniżej stówki, która nie będzie tandetnie wykonana, będzie fajnie się sprawowała, no i sensor też nie będzie ten taki najgorszy, tylko jakiś już przyzwoity? Da się. I potrafi to zrobić nie tylko Krux, ponieważ jakiś czas temu recenzowałem myszkę Krux Astera, no i tutaj będziecie mieli kartę. Spodobała się ta myszka, odbiór był naprawdę fajny, no i mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Myszka Savio Hex R w wersji czarnej trafi do kogoś z Was. I to jest kolejna mysz właśnie, która pokazuje, że niska cena nie idzie w parze z niską jakością. Także zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, konkurs będzie dla subskrybujących. Wszystkie szczegóły będziecie mieli na koniec filmu. A tymczasem co? Miłego oglądania i zobaczcie, co ta myszka ma do zaoferowania. Słowem wstępu, dla tych, którzy nie znają marki Savio, jest to polska firma z siedzibą w Rzeszowie, która w swojej ofercie ma kilka ciekawych urządzeń i pierwszym z nich, które Wam pokażę, jest myszka Hex R Black. Co tu dużo mówić, budżetowe rozwiązanie jednak na szczęście nie jest tych, gdzie wszystko skrzypi, a pierwszy kontakt bywa też ostatnim. Na kartonie znajdziemy informacje o produkcie oraz jego specyfikację techniczną i tutaj już mały spoiler. Jak na taką cenę, jest naprawdę solidnie. Wewnątrz nie znajdziemy zbyt wiele, jest tutaj oczywiście instrukcja obsługi w języku polskim, komplet zapasowych teflonowych ślizgaczy, no i to staje się już powoli standardem, ale wciąż miło, że nawet w tak tanim urządzeniu producent o tym pamiętał. Oraz sama mysz, która komunikuje się z komputerem za pomocą 180-centymetrowego przewodu w oplocie typu paracord. Mysz prezentuje się dobrze, wszystko jest spasowane, nic nie trzeszczy oraz nie widać żadnych niedociągnięć. Myszka jest symetryczna, jednak wciąż przyciski boczne znajdują się tylko po lewej stronie, także osoby leworęczne nie będą mogły z nich korzystać. Bryła dosyć klasyczna, także każdy chwyt powinien się sprawdzić. Ja osobiście korzystam z Palma. No i fajnie myszka wypełnia dłoń, ponieważ w środkowej części jest ona nieco wyższa, aniżeli ta, z której obecnie korzystam. To, co się od początku rzuca w oczy, to bardzo już popularne rozwiązanie, jakim jest zastosowanie struktury plastra miodu. Ma to swoich zarówno fanów, jak i przeciwników, no ale trzeba przyznać, że pozwala to na zaoszczędzenie kilku gramów. Waga tej myszki wynosi 79 gramów i nie jest to może najmniej, no ale trzeba się jednak z tym liczyć, zwłaszcza jeżeli wybieramy sobie myszkę poniżej 100 zł. Drugą rzeczą, obok której nie można przejść obojętnie, jest podświetlenie. Wyróżnić możemy tutaj trzy strefy podświetlenia i są to kolejno scroll, logo producenta w środku oraz pasek LED-owy okalający tył myszy. I warto tutaj nadmienić, że zastosowano popularne rozwiązanie, w którym kolor scrolla oraz loga jest zależny od wartości DPI. Wartość oraz ustawienia myszy możemy zmienić poprzez aplikację, a samo przełączenie się między profilami odbywa się poprzez kliknięcie przycisku ulokowanego tuż pod scrollem. Podświetlenie paska LED-owego możemy zmienić zaś zarówno w aplikacji, jak i poprzez dedykowany przycisk, który się znajduje obok sensora. Trybu świecenia mamy tutaj całkiem sporo, także każdy znajdzie coś dla siebie. Jak już jesteśmy przy sensorze, to mamy tutaj Pixart PMW3327, który pozwoli nam ustawić wartość DPI z zakresu pomiędzy 200 a 12 tysięcy, częstotliwość odświeżania od 125 do 1000 Hz, a maksymalna prędkość śledzenia to 220 IPS. Warto zaznaczyć, że jest to budżetowy sensor, jednak jest on sprawdzony i często wybierany przez ludzi. Przyciski główne to przełączniki Huano Blue Shell o deklarowanej żywotności 20 milionów kliknięć, no i oczywiście nie może tutaj też zabraknąć tego, żeby pokazać, jak ta myszka brzmi. Odczucia z pracy myszki są dobre, mysz dobrze leży w dłoni, ale było jedno ale. Folia na ślizgaczach. No i tutaj przyznam się, że zaskoczyło mnie to, bo początkowo myszka stawiała bardzo duży opór i aż sprawdziłem, o co chodzi, bo coś mi nie pasowało. Na szczęście rozwiązanie było bardzo proste i łatwe, ponieważ wystarczyło ściągnąć tą folię zabezpieczającą i mysz płynnie zaczęła przesuwać się po podkładce. Właśnie, podkładka. Jeżeli jesteś fanem dużych podkładek, to Savio w swojej ofercie ma także podkładki i ta, która do mnie dojechała, czyli Precision Control, ma 1000x500 mm. Jeżeli macie mniejsze biurko, to spokojnie, można też zakupić inny, mniejszy rozmiar. Podkładka jest dobrze wykonana, całość obszyta bez widocznych wystających nitek. Branding skromny, ponieważ mamy tutaj tylko logo producenta w prawym dolnym rogu, a całość poprzez zastosowanie gumowej faktury na spodzie trzyma się biurka solidnie. Jest to podkładka typu Control i faktycznie na niej myszki używa się bardzo przyjemnie.
Coś, czego nie mogło oczywiście zabraknąć, to aplikacja. Prosta i czytelna, a w niej znajdziemy wszystko, czego potrzeba w aplikacji. Od profili, których możemy dodać naprawdę dużą ilość, poprzez ustawienia dotyczące działania myszy, gdzie poza kolorami i progami DPI możemy także zmienić prędkość scrolla czy double clicka. Mamy tutaj też coś, o czym wspomniałem wcześniej, czyli ustawienia podświetlenia myszy oraz makro. Coś, co wszędzie występuje, jednak ja wciąż się do tego nie przekonałem i takie rozwiązanie to bardziej dla mnie ciekawostka, aniżeli obowiązkowa pozycja, którą muszę mieć w myszy. Reasumując, jeżeli szukasz myszki, która nie nadwyręży Twojego budżetu, a jednocześnie zapewni Ci komfort pracy trwający dłużej niż kilka tygodni, to Savio Hex R jest myszką, którą powinieneś rozważyć. Jak widzicie, to co mówiłem we wstępie, za mniej niż stówkę da się zrobić spoko myszkę, która będzie dobrze się sprawowała. Jedyna rzecz, o której musicie pamiętać, to to, że teflonowe ślizgacze tutaj miały te folie. I naprawdę, jeżeli jej nie zdejmiecie, no to nie zdziwię się, jeżeli się zrazicie do tej myszki, no bo wtedy ona po prostu nie będzie w stanie rozwinąć swoich skrzydeł. Jeszcze odnośnie konkursu, bo tak jak mówiłem, ta mycha poleci do jednego z Was, do osób, które subskrybują ten kanał. Także żeby wziąć udział w rozdaniu, musisz zostawić suba, lajka pod tym filmem i napisać w komentarzu, dlaczego to akurat Ty miałbyś zgarnąć tę myszkę. I dobra wiadomość jest taka, chociaż nie wiem, czy powinienem Wam to mówić. Dobra, niech będzie. To jest pierwszy, ale nie ostatni sprzęt od Savio, który będę dla Was recenzował i który finalnie do Was pójdzie. Także mi pozostaje życzyć miłego tygodnia i widzimy się za tydzień. Na razie.